Przerwie. Proszę Państwa, radni po potwierdzeniu obecności. Stwierdzam, że jest obecnych 14 radnych. Nieobecny pan jest Henryk Zawiński. Państwo radni, tamten projekt uchwały żeśmy przyjęli, tak? To się wszystko zgadza pomimo tego względu technicznego, który się zdał. Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 14. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Halinę Olejnicką. Uchwała nr 45 omawiania 7 maja 2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Dziennik ustawy 2019 roku pozycja 506 w związku z artykułem 229 punktu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 2096 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca gminy Mochowo na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo, która wpłynęła do Urzędu Gminy Mochowie w dniu 12 października 2018 roku, uznaje się skargę za bezzasadną. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała odpowiedzi dyskusji. Uzasadnienie. W dniu 12 października 2018 roku do Urzędu Gminy w Mochowie wpłynęła skarga mieszkańca gminy Mochowo na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo. W celu jej rozpatrzenia została przekazana przez przewodniczącego Rady Gminy Mochowo Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2019 roku pozycja 503, na sesji w dniu 20 listopada 2018 roku uchwała nr 5/1/2018 Rada Gminy powołała Komisję Skarg Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniach dnia 18 grudnia 2018 roku i 25 stycznia 2019 roku dokonała analizy zarzutów, wskazanie w skardze oraz otrzymanie kserokopii dokumentów dotyczących wyżej wymienionych zarzutów i stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Na tę okoliczność na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała opinię w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo, która została przyjęta przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr 7/8/2019 w sprawie opinii dotyczącej rozpatrzenia skargi na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Tak samo jak w poprzednich projektów uchwał jest dołączona opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Jest
do projektu uchwała nr 45/7/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły podstawowej w Mochowie oraz wójta gminy Mochowo. Proszę bardzo, przystąpimy do przyjęcia. Kto jest za, wstrzymał się i przeciw? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty 14 głosami. Szanowni Państwo, następny punkt, jest to punkt 15. Procedowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr 19/4/6 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Rad Kąpiel Szczepień. Pozwólcie, że ten projekt uchwały przedstawię. Projekt uchwały, uchwała nr 46/7/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 19/4/6 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna na Smok i Sierpieńcu. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 pkt 10 i 18 artykułu 18 ust. 1 w związku z artykułem ust. 2 punkt 12 oraz artykułu 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 56. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie trzecim otrzymuje brzmienie upoważnia się. Tu mamy trzy nazwiska do podania. Za chwilę będziemy je podawali. Do reprezentowania gminy Mochowo podczas zgromadzenia stowarzyszenia. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 34/7/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 12 marca 2015 roku mijającą uchwałę nr 19/4/06 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna nad Krwą i Sierpieńcą. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie uchwały nr 34/7/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 12 marca 2015 roku reprezentantami gminy Mochowo podczas zgromadzeń Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna nad Krwą i Sierpieńcą są następujące osoby. Pan Zbigniew Tomaszewski, pani Marta Kasperska, pani Hanna Ciemiecka. W związku z otrzymaniem pisma z dnia 13 marca 2019 roku od prezesa zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej nad Krwą i Sierpieńcą informując, iż w przypadku, gdy w wyniku wyboru samorządowych wybrano nową Radę Gminy do reprezentowania Gminy Mochowo podczas zgromadzeń stowarzyszenia, Rada Gminy może upoważnić inne osoby. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Szanowni Państwo, jak przedstawiłem w uzasadnieniu, do tej pory gminę reprezentowali pan Zbigniew Tomaszewski, pani Marta Kasperska i pani Hanna Ciemiecka. Pani Hanna Ciemiecka nie uzyskała mandatu radnej w tej kadencji, więc należy uzupełnić ten skład. Komisja zawnioskowała tutaj pana Mirka Śliwińskiego, ale to Rada Gminy podejmie decyzję, czy pan Mirek wejdzie do uzupełnienia tego składu. Pan Mirek wyraża zgodę? Może ktoś inny chce, nie? Jak ty wyrażasz, czy nie? Pani radny, pytanie, czy... Dobrażam. Państwo rozumie, pan Wójt, pani Marta wyraża zgodę, tak? Ja nie, ja bym chciała po prostu w tej kadencji może ktoś bardziej adekwatny. Ja bym proponowała pana przewodniczącego. Pani Marta, oczywiście, proszę bardzo, jeżeli Rada taką ma wolę, zdecyduje. Nie wiem. Dobrze, dobrze, Państwo, ja wyrażam zgodę, pan wójt wyraża zgodę, pan Śliwiński wyraża zgodę, to więc należy uzupełnić nazwiska, proszę wpisać. Pierwszy pan Zbigniew Tomaszewski.
Mirosław Drójce, Mirosław Siewiński. W trzecim punkcie Jan Borkowski. Jerzy. Dobrze. Szanowni Państwo, upoważnia się, nie będę czytał od nowa, bo cóż, upoważnia się. Pierwszy Zbigniew Tomaszewski, dwa Mirosław Siewiński, trzecie Jerzy Błokowski. Zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Proszę bardzo. Kto jest za, wstrzymał się i przeciw? W momencie, aż sygnał usłyszycie. Teraz proszę głosować. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami. Przechodzimy do następnego punktu, jest to punkt 16. Procedowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokoło z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Zofię Witkowską. Uchwała nr 47/2019 Rady Gminy Mokoło z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokoło z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 8/2/2018 Rady Gminy Mokoło z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokoło z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 załącznik otrzymuje brzmienie w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w wolontariacie nakłada na organ stanowiący obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, gmina Mokoło wyraża wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez mieszkańców. Zmiana uchwały nr 82/2018 Rady Gminy Mokoło z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mokoło z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 podyktowana jest zwiększeniem uchwały nr 36/6/2019 Rady Gminy Mokoło z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mokoło na 2019 rok o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia. W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 450 z późniejszymi zmianami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 wymienionej ustawy roczny program z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje odbywają się w oparciu o uchwałę nr 245/34/10 Rady Gminy w Mokowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej. Zgodnie z powyższym, propozycje zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokoło z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Mokoło mogły składać w okresie od 27 lutego do 13 marca 2019 roku
w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mokowie, w Referacie Oświaty, Kultury i Promocji Gminy, w pokoju nr 7, wraz z rodzicem poczty elektronicznej pod adresem mailowym oświata@mokowo.pl lub promocja@mokowo.pl. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 był zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokowie oraz na stronie internetowej gminy Mokowo www.mokowo.pl i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Mokowie www.mokowo.pl. W okresie trwania konsultacji przeprowadzone zostały otwarte spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zorganizowane w dniu 11 marca 2019 roku o godzinie 10 w Urzędzie Gminy w Mokowie, ogłoszenie wójta gminy Mokowo z dnia 20 lutego 2019 roku, podczas którego omówione zostały proponowane zmiany w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W wyznaczonym terminie wyżej wymienione podmioty nie wniosły uwag i zaopiniowały pozytywnie przygotowany projekt współpracy gminy, programu współpracy gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Zgodnie z paragrafem 8 i paragrafem 9 załącznika do uchwały nr 245/34/10 Rady Gminy w Mokowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję na projekt uchwały. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Jest to projekt uchwały, uchwała nr 47/7/2019 Rady Gminy Mokowo z dnia 28 marca 2019 roku, mówiąc o uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Mokowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Proszę bardzo, kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami. Następny punkt, punkt 17 porządku obrad. Procedowanie nad uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zaspokajania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokowo w 2019 roku. Przedstawienie projektu uchwały proszę panią Natalię Zawodowską. Uchwała nr 48/7/2019 Rady Gminy Mokowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Dzienniku Ustawy 2019 pozycja 306 i artykuł 11a ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Dziennik Ustawy 2019 roku pozycja 122 oraz po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii w Sierpcu organizacje społeczne, który statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przez dzierżawców zarządców obłotów obiektów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokowo w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi mimochodem. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mochowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Zgodnie z przepisami tej ustawy zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu Wójt Gminy przekazał do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, to jest powiatowemu lekarzowi weterynarii w Sierpcu, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, to jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami koło w Płocku, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, to jest do Wojskowego Koła Łowieckiego Batalion w Płocku, Koła Łowieckiego Skrwa w Sudrawach, Koła Łowieckiego Raruk w Piastowie, Koła Łowieckiego Lew w Sierpcu, Koła Łowieckiego Danie w Płocku. Powiatowy lekarz weterynarii w Sierpcu, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckie Batalion Skraw Raruk Lew Danie nie wydały żadnych opinii. W związku z tym na podstawie artykułu 11a ust. 8 wyżej wymienionej ustawy po upływie 21 dni od przekazania uznaje się akceptację przesłanego programu. Przyjęcie powyższego programu pozwoli na terenie naszej gminy ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt. W naszych działaniach chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na humanitarne traktowanie zwierząt. W projekcie wskazano również wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację programu. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały. Otwieram dyskusję na projekt uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Pani Rakowska. Ja bym chciała zapytać, bo tu jest w tym sprawozdaniu. Koszty za wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług przez gabinet weterynaryjny. Czy to jest na miesiąc, czy na rok 1296 zł? To jest, że Pan weterynarz każdej chwili udzieli pomocy, tak? Mam to rozumieć? Na ostatniej stronie, w sprawozdaniu. Tak, to jest. I to jest na rok, tak? Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Karkowski. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Czy posiadamy w tych schroniskach naszego terenu jakieś zwierzęta, nie wiem, czy to psy, czy koty, czy jakieś tam większe sztuki? I ile kosztuje utrzymanie takiego zwierzęta? Jeśli chodzi o schronisko, które mamy, które obsługuje nasz teren, jestem ja sprawdzimy, ale koszt zwierzaka około 600 zł na miesiąc, jeżeli chodzi o psa. Mamy też schronisko, które też dysponujemy, schroniskiem w Cieślinie, które też na 3-4 zwierzęta przebywają. Cały czas procedujemy nad adopcją, są osoby, które chętnie adoptują pieski, tak więc cały czas to idzie w sposób ciągły. A tak jak tutaj Pan Radny pytał, 600 zł, około 600 zł na miesiąc. Jest, ale to jest roczne. No na rok. No. Roczne na rok, ale tutaj się ma indywidualnego pieska, około 600 zł. Od sztuki. Ja kiedyś pieska wiadomo, ja dostałam woreczek, już nie, nikt się nie pokazał z tym woreczkiem. Nie ma woreczki, nie Rozumiem to wszystko. Zrozumiałem, bo to jest nagrywane, także liście się ze słowami. Informuję Państwa, że każda sesja jest nagrywana. Także liście się ze słowami. Nie widzę chętnych do zabrania głosu przez radnych, bo to dyskusja, żebyście mieli to uwagę Państwo, że jest zawsze otwierana dla radnych, nie dla gości zaproszonych. Proszę bardzo.
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Państwo radni, jest to projekt uchwały, uchwała nr 48, łamane na 7, łamane na 2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mochowo w 2019 roku. Proszę bardzo, przystąpimy do głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami. Następnym punktem porządku obrad, Państwo Radni, jest punkt 18. Procedowanie nad projektem uchwały, uchwalającą uchwałę w sprawie zasad trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych. O przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Zofię Witkowską. Uchwała nr 49, łamane 7, łamane 2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku. Uchylająca uchwałę w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych. Na podstawie artykułu 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506, artykuł 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2268 ze zmianami, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1479 i 1722, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 125, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 369 przez 48 przez 2018 Rady Gminy Mochowo dnia 20 września 2018 roku w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Uchwała nr 369 przez 48 przez 2018 Rada Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczenia dotacji na rzecz spółek wodnych ustaliła zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, określiła tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczania. Zgodnie z procedurą projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwemu ministrowi do spraw rolnictwa, którzy nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała po przyjęciu przez Radę Gminy Mochowo była przedmiotem nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uchwałą nr 19/218 przez 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 października orzekła nieważność części uchwały nr 369 przez 48 przez 2018 Rada Gminy Mochowo z dnia Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych. Celem wyeliminowania z obrotu prawnego pozostającej w obrocie prawnym części uchwały niezbędne jest uchylenie przedmiotowej uchwały. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Państwo radni, proszę do Was, abyście sobie uzasadnili poprawki na Radę Gminy Mochowo. Następnym terminem tego projektu jest nieważności uchwały poddanej Rady Gminy. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. To projekt uchwała nr 49, łamane na 7, łamane na 2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 marca 2019 roku. Uchwalająca uchwałę w sprawie zasad trybu postępowania oraz sposobu rozliczenia edukacji na rzecz spółek wodnych.
Proszę bardzo. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 14 na głosami. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 19 porządku obrad. Procedowanie nad projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Strategicznego w budżecie gminy Bobowy w roku 2020. A przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Karolinę Orybińską. Uchwała nr 50/7/2019 rok z dnia 28.03.2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Mochowy w roku 2020. Na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim w dzienniku 2014 pozycja 31. W związku z artykułem 18 ust. 2 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w dzienniku 2019 rok pozycja 503. Uchwala co następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Mochowo w 2020 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki, podejmując uchwałę, której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję na przedstawionym projekcie uchwały. Kto z państwa radnych jest za? Proszę, pan Zbigniew Kazimierz Smorzewski. Ja mam pytanie z Wójta. Ile dotacji stracimy, jeżeli ten budżet nie wyodrębnimy? Bo jest subwencja od państwa, tak? Dziękuję. Pan Rafał Jankowski. Szanowni państwo, całkowicie nie zgadzam się z podjęciem tej uchwały, żeby nie wyodrębnić tego Funduszu Sołeckiego. Przeprowadziłem konsultacje ze swoimi sołtysami. Mam tutaj oświadczenie, gdzie wszyscy sołtysi na moim terenie, czyli piątka sołtysów, nie wyrażają zgody, żeby tego funduszu nie wyodrębnić. Nie zgodzi się na podjęcie tej uchwały. Chcę jeszcze, w związku z tym, że dotyczy ta uchwała bezpośrednio sołtysów, chcę złożyć wniosek formalny o dopuszczenie sołtysów i mieszkańców do zabierania głosu. Panie radny, pana wniosek formalny jest wywalony. Ustawodawca tego nie przewidział, żeby sołtysi zajmowali głos dyskusji. Bardzo pana przepraszam. Nie, nie. Panie przewodniczący, proszę uszanować sołtysów i mieszkańców i poddać pod głosowanie ten wniosek formalny, bo ma pan taki obowiązek, i dopuścić sołtysów i mieszkańców do głosu. Pan tutaj gdzie jest dyktatorem, żeby nie dopuścić sołtysów i mieszkańców. Udzielę panu głosu przede wszystkim. To, co powiedziałem, że dyskusja nad projektem uchwały, proszę państwa, jest otwierana dla Rady. To Rada decyduje i Rada podejmuje decyzję, proszę państwa. Wy jesteście gośćmi zaproszonymi i z tym się musicie pogodzić. Macie punkt ostatni, gdzie jest punkt zapytania i proszę pana, i proszę bardzo, proszę w ten sposób podchodzić do tego tematu. To komisje, proszę państwa, odbywały swoje posiedzenia, opiniowały projekt uchwały, to komisje zajmowały stanowiska. Pan radny miał możliwość przyjść na komisję, nie było problemu, mógł przedyskutować wszystkie tematy za i przeciw. Tu nie było nic do ukrycia, panie radny. Był pan na chwileczkę. Był pan poinformowany, że komisje się odbywały. Panie radny, nie musi pan na sesji. My w tej chwili przyjmujemy projekt uchwały, panie radny. Dobrze, ja wiem. Czy pan ma zastrzeżenia co do podstawy? Nie, nie. Proszę pana, czy pan ma zastrzeżenia co do projektu uchwały, co do zasady napisania projektu uchwały?
Tu, jeżeli pan ma jakiekolwiek uwagi, proszę bardzo. My w tej chwili. Czy tylko pan będzie tutaj? Panie radny, ja chcę panu powiedzieć krótko. Na temat chciałem zabrać głos. Zostałem dopuszczony i proszę o udzielenie mi głosu. Otworzyłem dyskusję. Dobrze, ale dam panu projekt głosu, czy nie? No bo... Proszę pana, proszę się odnieść do projektu uchwały. Dobrze, proszę pana, panie przewodniczący. Każdy radny ma prawo zgłosić w ciągu sesji wniosek formalny. Ja taki wniosek składam i żądam od pana, żeby pan poddał ten wniosek pod głosowanie i dopuścił sołtysów i mieszkańców do głosu. Wniosków formalnych, proszę przeczytać. Sołtysi to nie mają nic do powiedzenia. Nie, chwileczkę wyjaśnijmy, bo nie może tak być, że uchwała dotyczy sołtysów i nikt sołtysów nie może zabrać głosu. Proszę bardzo. Panie radny, spokojnie, na wszystko sobie rozpatrzymy. Jest katalog, co pan powiedział, wniosków formalnych. Pan sekretarz, czyli jeżeli statut to przewiduje w katalogu wniosków formalnych, proszę bardzo, rada nie będzie wprowadzana w błąd, bo musi być sprawy. Dobrze, także czekam na wyjaśnienie od pana skrytarza. Wysoka Rado, zgodnie z paragrafem 92 ustęp 1, ja odczytam. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących. Pierwsze. Odesłania projektu uchwały do komisji lub dokonanie poprawek w ich treści. Stwierdzenia kworum. Ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów. 4. Zamknięcia listy mówców lub kandydatów. 5. Zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały. 6. Zarządzenia przerwy. 7. Przeliczenia głosów. 8. Przestrzegania regulaminu obrad. To są przesłanki, które mówią o wniosku formalnym. Czyli wnioski formalne można składać tylko w takich sprawach. Także panie radny, pozwoliłem sobie pana podać, że on nie jest wniosku formalny. Proszę, pani Magda Jolanta Kasperska. Państwo radni, mówicie, sekretarz, skarbnik, państwo sołtysi. Ja oczywiście tak samo jestem przeciwna, żeby znieść ten fundusz sołecki, ponieważ startowałam razem z panem wójtem w kampanii wyborczej i to była priorytetowa sprawa, żeby ten fundusz wyodrębnić. Ja za tym głosowałam i prawie, że sobie ucięłam głowę, żeby ten fundusz był. I ja wam mieszkańcom obiecałam, że ten fundusz będzie. I widzę, że dzięki temu funduszowi ogromnie rozwijały się wsie. Mamy na modernizację świetlic, dróg. Ja rozumiem, że niektórzy może mają problem z wydatkowaniem tego funduszu i nie wiedzą, na co wydatkować. Jak niektórzy sołtysi może nie wiedzą, to niech zostawią to w budżecie, ten fundusz. Bardzo dobrze by wójt rozpożytkował, by wiedział, w jakim kierunku ma go przekazać. Ale nie zabierajcie państwo radni tym sołtysom, którzy dobrze się rozwijają i jest 39 sołectw. Dzięki temu funduszowi widać adekwatnie, że jest poprawa infrastruktury drogowej. Ja wiem, że może dzięki temu funduszowi na pewno będą realizacje większe. Pan wójt może mi odpowie na pytanie, na jakie inwestycje w tym roku by chciał przekazać ten fundusz. Ale mówię, że nie możemy tak robić i okłamywać ludzi i nagle zabierać tego funduszu, jeżeli za nim głosowaliśmy. Bo jeżeli tego funduszu nie było, to wiadomo, że nic się nie działo na tych wsiach. Dostaliśmy jeden skład piachu, zasypaliśmy trochę dziur, albo wcale nie dostaliśmy. A teraz, jeżeli wiemy, na co mamy wydatkować ten fundusz, zbieramy się, rozmawiamy z ludźmi i mamy chociaż wspólną komunikatywę dzięki temu. Możemy razem coś stworzyć. Place zabaw, różne są rzeczy, nawet nagła wichura. Można fundusz przekazać na jakieś warunki atmosferyczne. Chciałabym powiedzieć, żebyście państwo się naprawdę zastanowili nad decyzyjnością podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Proszę pan Stanisław Tarkowski. Dziękuję, szanowni państwo, państwo radni. Ja nie jestem za tym, żeby zabrać ten fundusz, ale skoro mamy jakieś tam może zobowiązania do wykonania, a przede wszystkim nie zabieramy go w tym roku, tego funduszu tylko, i nie chcemy go wydzielić na drugi rok, żeby on wspomógł nasze takie poważne inwestycje.
bo ja rozumiem, że tu, co pan radny sugeruje, że z funduszu też mamy dotacje, ale większe dotacje będziemy mieli przy tych pieniądzach ulokowanych w większej inwestycji, bo tam są 50, ponad 60% dofinansowania i praktycznie to są inwestycje ostatnie. To nie to, że chcemy zabrać sołectwom całkowicie ten fundusz, trzymać go, żeby wspomóc coś. Te poważniejsze sprawy. Proszę pana, jak była pani wójt, to pan wójt potem co jest, sprzeciwiał się, bo było na gminę ten fundusz sołecki. To na te drogi przedzielała i było. To pan wójt się sprzeciwiał, że to musi iść na każdą wioskę, na mieszkańców. Gdzieś to nie Proszę cierpliwie poczekać. Odnieście się do tego i pan wójt. I proszę zachować powagę z pozycją. Proszę pani. Widziałem pani Rakowska. Proszę panie wójcie, panie przewodniczący, panie radny. Ja jestem też za tym, żeby nie wstrzymywać tego funduszu, żeby na go wydzielić, ponieważ on spełnia swoje zadania. No, każda wieś ma swoje pieniądze. Na pewno nie wydaje ich na rzeczy niepotrzebne, tylko wydaje za to, co jest potrzebne. Mieszkańcy wiedzą, na co mają zrobić. A z drugiej strony jestem za rozwijaniem się gminy Mochowo, po to tu jestem, ale drodzy państwo, róbmy to, na co nas stać. Nie wybiegajmy do przodu nie wiadomo ile, bo mi też ligowo składało do pana wójta, żeby zabezpieczyć 200 tysięcy na samochód strażacki na następny rok. Dostaliśmy też odmownie, to już znaczy się też już nie ma tych pieniążków. Teraz zabierze mi fundusz, a następnie się okaże, że musimy zabrać jeszcze na następny, bo znowu na coś nie ma. Także to jest naprawdę taka decyzja trudna i to nie jest, że my jesteśmy przeciwko panu wójtowi, że się nie chcemy zgodzić, tylko tak jak powiedziała pani sołtys, że pan wójt zawsze był za tym i mieliśmy z tego tytułu pieniążki od państwa i mi się wydaje, że może jakbyś pomyślał jakiś w inny sposób to załatwić, ale po prostu nie zakładać się tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marta Jolanta Kostecka. Joanna, pani przewodnicząca, tyle razy jeszcze przy tej imionie, pani wierzy. Panie wójcie, to pan może przedstawi, na co chce wydatkować na ten rok i przyszły te pieniądze z funduszu sołeckiego. Na przyszły, bo też na przyszły. Ale wtedy już nie uchwalimy tego, no to we wrześniu już nie będziemy uchwalać. Proszę zadać pytanie, bo w następnym kolejce się rozmawia. Proszę pan Stanisław. Ja chciałem dodać jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, bo pani Mirosława mówi, że ligowo składało 200 tysięcy na samochód. Czy ten, no, były takie tematy. Czy te 200 tysięcy chyba nie jest ważniejsze od tych spraw, które możemy jeszcze pozyskać? Bo za moment te dotacje unijne, one i tak się kurczą i wymagania są większe. Jeżeli Mochowo uzyska statut, jak to się mówi, do końca tej kanalizacji, zobaczymy, jaki będziemy mieli poziom zamożności w Mochowie. Co my uzyskamy z tych dotacji, co nam możemy uzyskać przez Unię. Może w tym kierunku pan wójt coś powie. A wstrzymanie tego funduszu na jeden rok nie zawali nam tego, co mamy, czy na wózki, czy tego, bo i tak są przeznaczone chyba, to jak pan wójt się określi, na wózki, na drogi z budżetu. Dziękuję. Szanowni państwo, zamykam dyskusję, bo nikt głosu z was nie chce zabrać, także nie było problemu. Proszę bardzo, udzielam głosu projektowi panu. Radni państwo sołtysi, było się burzliwie, jeżeli chodzi o ten punkt 19, jeżeli chodzi o podjęcie tej uchwały, nie w odrębnieniu funduszu na rok 2020. To nie było łatwe z mojej strony wprowadzać pod procedowanie takiego projektu uchwały, ponieważ to wymusiło pewne następstwa. Chodzi o budżet. Jestem strażnikiem budżetu, ja jestem za niego odpowiedzialny. Cieszę się, że w 2015 roku został ten fundusz wydzielony.
ponad 2 miliony trafiło do mieszkańców, do sołectw. Gmina przy współpracy z sołectwami dołożyła do inwestycji jeszcze pół miliona, ponad pół miliona złotych. Dzisiaj stoimy na takim rozdrożu, mogę powiedzieć, budżetowym, ponieważ mamy zaplanowane 3 drogi z programu rozwoju obszarów wiejskich na kwotę prawie 1 milion złotych. Są to 3 drogi, gdzie musimy dołożyć 37% do tej inwestycji. Mamy 2 drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, finansowanie 50 na 50 z samorządu województwa. Dzisiaj było otwarcie ofert na targowisko, które to też moim takim byłem szczytnym celem, żeby wybudować targowisko, miejsce targowe na terenie gminy Mochoł, gdzie dostaliśmy prawie 1 milion złotych od pana marszałka. Drugim zaskoczeniem, już może nie zaskoczeniem, to oczywiście likwidacja gimnazjów. Wczoraj było spotkanie z dyrektorami szkół. Kilka osób, kilka nauczycieli, pedagogów odejdzie na świadczenia kompensacyjne. Gmina musi dać odprawy. Po 9 odpraw każdemu nauczycielowi. To też nie mój wymysł, to wynik z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeżeli chodzi o te świadczenia kompensacyjne i likwidację gimnazjum, to również mówi się o 5% podwyżce dla nauczycieli, gdzie się mówi szumnie, że gmina czy samorządy muszą znaleźć na podwyżkę dla nauczycieli. Już jesienią. Pierwsza podwyżka dla nauczycieli była w lutym tego roku, 260 zł do dyplomowanego, do mianowanego 126 zł z wyrównaniem od stycznia. Musieliśmy te pieniądze znaleźć, gdzie jak powiedziałem, wszyscy mówią, że samorządy są przygotowane. My jesteśmy zaskakiwani i ja odpowiadam za budżet, prawda? I ja powiedziałem na początku, nie było to łatwe, żeby wstrzymać, nie zabierać, wstrzymać na rok fundusz, żebyśmy wygasili to gimnazjum w sposób, gdzie to organ prowadzący stanowi pieczę nad całym tym przedsięwzięciem. I naprawdę są te tematy dość trudne i skomplikowane. Odbyło się spotkanie z radnymi, przedstawiłem, to jest moja prośba, nie wydzielajmy, zróbmy te duże inwestycje, po tym z powrotem wracamy do działań z sołectwami. Cieszę się, że naprawdę praca mieszkańców jest wiążąca, ja będę dbał również o te małe miejscowości, bo to jest priorytet, ale jest moja prośba do Wysokiej Rady, żeby się zastanowiła, żeby ten budżet, gdzie jako jest organem pomocowym moim, prosić o to, żeby ten rok 2020 pozostał bez wydzielenia. Kolejne lata oczywiście wracamy z powrotem do tego, żebyśmy razem mogli współpracować i naprawdę podchodźmy do tego z pomysłem. Są duże inwestycje, jeżeli chodzi o samochód. Sejmik województwa tydzień temu nie zaakceptował wydzielenia w budżecie samorządu województwa na dofinansowanie samochody strażackie. Ja zawsze mówiłem, że jest czas, jest miejsce, kiedy można aplikować na takie środki. Na tą chwilę te środki są wstrzymane, przeznaczone są na sprzęt specjalistyczny, który będzie trafił do gminy Mochowo, przeznaczone są na inne akcesoria strażackie bojowe, są granty na remizy, są mazowieckie instrumenty wsparcia sołectw, też będziemy o to aplikować i też obdarujemy kwotę, jeżeli chodzi o te granty. To więc, moi drodzy, nie jest aż tak źle, tylko chodzi o budżet na ten rok 2020, gdzie z panią skarbnik przeanalizowaliśmy pewne za i przeciw, a przede wszystkim wygaszanie gimnazjum, co nie jest moim pomysłem. Rząd wprowadza takie regulacje, a samorządy musi się do tego dostosować. I dlatego nie byłoby tego całego zamieszania, nie byłoby tego punktu i nie byłoby tego procedowania, gdyby nie te trudności budżetowe związane z tymi zadaniami. Dlatego proszę o rozsądek, pomysł, bo wiem, że to sprawia takie dziwne emocje, że to mój pomysł taki i ja nie jestem za tymi sołectwami, nie jestem jak najbardziej w sposób wiążący, tylko mówię, Rada może mi pomóc w tym aspekcie, gdzie rozmawialiśmy na 2 spotkaniach, rozmawialiśmy na Komisji Budżetu, są te trudności. Dlatego się nie chciałbym tutaj zbytnio tłumaczyć. To, co przedstawiłem, to są przedstawione te działania duże inwestycyjne na tą chwilę. A jeżeli tutaj pan radny Zbyszek zapytał odnośnie, ile byśmy stracili, to około 25% wykonanych wydatków. Fundusz sołecki nie jest wykonywany w 100%, tak sami dobrze wiecie państwo, około 80%, bo niektórzy nie wykorzystują sołectwa do końca tego funduszu, czyli zostaje w uczcie gminy. A fundusz sołecki to oczywiście pieniądze budżetu gminy, gdzie mieszkańcy decydują o tych drobnych inwestycjach. Ja tylko proszę tutaj Wysoką Radę o tą możliwość umożliwienia mi działania, jeśli chodzi o tą sferę budżetową, bo teraz dla mnie to jest priorytet. Sami wiecie, że opinia Regionalnej Izby Rachunkowej jaka była, żebyśmy uważali na pewne działania, wydatki. A tutaj nam to szkolnictwo nas troszeczkę wprowadza w taki ciemny zamek. To jest na tą chwilę. Na przykład, jak trzymacie, no to bym się zgodził. I wydzielimy. A jak później, to pani sąd, wydzielimy fundusz. To jest rok, gdzie mamy te trudności z wygaszeniem gimnazjum, oświatą i z tymi drogami, które za chwilkę będą się działy do realizacji. Wybory następne, trzeba głosy kupić, zarzucić
możliwości przed wypłaceniem. Oszukujmy się, nie ma niepolicia ludzi. Pan powie szczerze, wspomni pan inwestycjach, remizy. Panie Adamie. Dobrze. Nie udzielam. Nie się pan wspomni. Bo pan zapomniał na rzecz inwestycji. Proszę. To jest potrzebne, nie panie. Ile dokładamy do funduszu szwedzkiego z budżetu gminy? Po wydzieleniu przez 3 lata dołożyliśmy pana pół miliona złotych. Zwróćcie państwo uwagę, co pan mówi powiedział. Mieszkańcy tego nie jest jeden fundusz stołek. Na jeden rok. Proszę. Fundusz będzie później. Mogę się odnieść do tej wypowiedzi? Nie, ja zamknę, państwo radni, ja zamknę dyskusję, udzieliłem wam. Ta odpowiedzi ja nie dostałam. To pan wójt udzieli odpowiedzi na piśmie, jeżeli pani nie udzieliła, ma nie udzielono odpowiedzi. Pan wójt udzieli odpowiedzi pisemnej? Oczywiście, pan bardzo. Proszę bardzo, pan wójt udzieli odpowiedzi pisemnej. Szanowni państwo radni, pan wójt zabrał głos jako realizatorca projektu uchwały. Państwo radni zabrali głos odnośnie co do dyskusji nad projektem uchwały. Dyskusja jest zamknięta nad projektem uchwały. Proszę bardzo, przystąpimy do przyjęcia projektu uchwały. Jest to uchwała nr 50/7/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sueckiego w budżecie gminy Mochowo w roku 2020. Proszę bardzo, przystąpimy do przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała przeszła 9 głosami. Państwo macie wyświetlone. Także projekt uchwały został przyjęty przez Radę. Szanowni państwo radni, ogłaszam 30 minut przerwy, dlatego że komisje muszą odbyć swoje spotkanie i dokonać sprawozdań. Proszę.